Co zrobiłeś? Co się potem stało? Powiedz krok po kroku, jak najlepiej potrafisz. Potem nagle się uspokoił i powiedział, że ma klucz w sypialni. Zatem udaliśmy się do sypialni. Chodzi o klucz do kajdanek? Tak. Czy uwierzyłeś, że zamierza je zdjąć? Tak, w tamtym momencie nie miałem innego wyjścia niż pójść za nim i przekonać się. Zatem poszedłem za nim na tył mieszkania. On szedł z tyłu, za mną, tak jakby mnie prowadził. Prowadził cię przodem z kajdankami i nożem? Tak. I kierujecie się do sypialni? Tak. Co zobaczyłeś w sypialni? Jakąś dużą, około 50-60-galonową, czyli 200-litrową bębnową beczkę. Czy kiedykolwiek widziałeś 200-litrową beczkę u kogoś w sypialni? Nie, nigdy. Czy miałeś jakiś pomysł? Zapytałeś, co to jest? Nie, w tamtym momencie nie pytałem go o nic. Czy łóżko było w tym pomieszczeniu? Tak. Jak wyglądało? Było pościelane, niepościelane? Było niepościelane. Co zobaczyłeś na łóżku, jeśli cokolwiek tam było? Coś w rodzaju plamy, tak, na łóżku. Jak myślisz, po czym to mogło być? W tamtym momencie nie byłem pewien. Co zrobiłeś, kiedy weszliście do sypialni, a on trzymał kajdanki i nóż? Co zrobiłeś? Nadal próbowałem udawać dobrego kumpla, rozmawiając w ten sposób. Czy stałeś z nim, czy usiadłeś? Cóż, on kazał mi usiąść, razem usiedliśmy na łóżku. Czy to było w nogach łóżka, z boku, u wezgłowia? Mniej więcej po środku. Czy w pomieszczeniu znajdował się zestaw telewizyjny? Tak. Czy cokolwiek było wtedy włączone? Tak, film Egzorcysta. Zatem był włączony film Egzorcysta? Tak. Czy wiesz, która część? Nie jestem pewien, ale chyba trzecia, ale nie jestem pewien, która. Dobrze, zatem leciał film, czy była to emisja jakiegoś programu, czy był odtwarzany z magnetowidu? Filmy z magnetowidu zazwyczaj nie emituje telewizja, zatem pomyślałem, że to jest z kasety. Wiedziałeś, że to jest projekcja filmowa? Tak. Czy widziałeś, jak wkłada kasetę do środka, czy to już było? Nie przy mnie. Kiedy weszliśmy do mieszkania, to on poszedł na chwilę do sypialni i być może wtedy ją włączył. Okej, i co potem? Razem siedzicie na łóżku? Tak. Nadal ma kajdanki? Tak. Czy widziałeś, jak trzyma drugą część kajdanek? Tak. Nadal miał nóż? Tak. I przyłożył ci go do ciała, w to samo miejsce, które już opisywałeś? Tak. Starałeś się być fajny? Bardzo. Nie walczyłeś z nim? Nie, w ogóle. Jakie miałeś intencje? Co planowałeś zrobić? Uciec. Chciałem wyskoczyć przez okno. W zasadzie rozmawiałem z tą osobą, by dać mu do zrozumienia, że jestem jego kumplem. Kiedy siedziałeś tam na łóżku, trzymany w kajdankach i z nożem przy boku, właśnie wtedy, to mogła być 19? Tak, mniej więcej. Jakie wrażenie wywarła na tobie obserwacja sposobu zachowania, rozmowy, sposobu bycia, ekspresji pana Dahmera? No to moje osobiste spostrzeżenia. Od czasu do czasu przechodził różne przemiany. Opowiedz nam o tym. W jednej minucie był miły, a za chwilę zaczynał mówić, że nie chce, by ludzie go zostawiali czy odrzucali, tego typu rzeczy. Co pomyślałeś o nim jako o osobie? Jakie wrażenie na tobie wywarł, jako gość, z którym masz teraz do czynienia? Że czasami nie jest sobą. Od czasu do czasu był tym miłym facetem, a potem przestawał, by po chwili znów taki być. Bywało tak, że stawał się bardzo cichy, siadał i oglądał film. Chciałby razem z nim oglądać ten film. I podczas oglądania wydawał z siebie stłumione dźwięki. Czy obserwowałeś go, jak oglądał film i jak reagował na ten film? Tak, zaczynał się kołysać do przodu i do tyłu na pewnych częściach filmu. Co powiedziałeś? On jakby mantrował w pewnych momentach i kołysał się do przodu i do tyłu. Powiedz o tym jego mantrowaniu, o co chodziło. Nie jestem pewien, ale to było coś w rodzaju, no nie wiem, co to były za słowa, nie potrafiłem zrozumieć, co mówi. Możesz go ponaśladować, jak to brzmiało? Taki powolny bełkot jak... Coś w tym rodzaju, coś podobnego, nie jestem pewien. Czy robił tak przez jakiś okres czasu? Przez cały czas, kiedy tam byłem. Zaczynał i przestawał. A co z ruchami w tył i przód? W jaki sposób to wyglądało? Po prostu tak do tyłu i do przodu. Robił to od czasu do czasu. Właśnie w taki sposób, w jaki ty kołyszesz się na krześle? Tak. I mantrował. Tak, mantrował. Czy były jakieś części filmu, co do których się odnosił, mówiąc cokolwiek? Była taka część o kaznodziei. Byłym kaznodziei, który został opętany i to... I wydawało się, jakby on był szczególnie zainteresowany właśnie tą częścią. Ta część przyciągnęła jego uwagę bardziej niż inne.
Powiedz nam, co masz na myśli, jakie odniosłeś wrażenie, kiedy to się działo i w jaki sposób to przyciągnęło jego uwagę, jak to okazał. To wyglądało tak, jakby chciał to naśladować lub być taki jak w tej części ten kaznodzieja, jakby chciał być opętany czy coś w tym rodzaju. Przepraszam? Tak jakby ten film, te konkretne części filmu, ta konkretna zainteresowała go tak, że zmieniał się podczas niej. Stawał się bardziej agresywny, próbował mnie zmusić do założenia kajdanek na drugą rękę, mówiąc, że to powoduje w nim poczucie bycia bardziej dominującym. Okej, czy w końcu z łóżka przenieśliście się gdzieś indziej? Tak, chciałbym położył się na ziemi, płasko na brzuchu. Czy korzystałeś kiedykolwiek z łazienki czy toalety przed tym, jak kazał ci położyć się płasko na podłodze? Nie. Okej, powiedz, co wydarzyło się potem. Jak to wyglądało, kiedy kazał ci się położyć na podłodze? Powiedział mi, żebym położył się na dole, twarzą do dołu i położył obie ręce za siebie na plecach, bo znów się zmienił, był bardziej agresywny. Okej, powiedz nam, czy nadal miał nóż? Tak, nadal miał nóż. A co ty zrobiłeś? Okej, ja powiedziałem coś w stylu, że lubię leżeć na bokach. Myślę, że Bóg podpowiedział mi wtedy, bym nie kładł się płasko na podłodze i nie pozwolił tej osobie, żeby mnie zakuła. Zatem nie zrobiłem tego. Próbowałeś zapobiec temu, ale w końcu położyłeś się na podłodze. Zgadza się. I co on wtedy zrobił? Wtedy położył się na mnie, położył głowę na mojej klatce piersiowej. Dlaczego tak położył głowę? Sorry? Dlaczego według ciebie położył tak swoją głowę? Co próbował zrobić? Tak jakby słuchał bicia mojego serca. Powiedział wtedy, że zamierza zjeść moje serce. Powiedział, że zje twoje serce? Tak. Czy nadal miał nóż? Tak. I gdzie on był wycelowany? Gdy leżałem na podłodze, przyłożył mi nóż w okolice pachwiny udowej. Miał jeden nóż? Miał ich kilka. Udało mi się wsunąć jeden pod łóżko i wydaje mi się, że nie zorientował się o tym, zatem nie wiem, czy obawiał się mnie, czy nie. Zatem on nadal trzyma nóż. Ty leżysz na podłodze. Jak długo on leżał na tobie, próbując słuchać się bicie twojego serca, tak jak to przed chwilą opisałeś? Mniej więcej minutę, półtorej? A potem co zrobiłeś? Wiedziałam, że może się stać coś złego, więc zasugerowałem, że chciałbym pójść do łazienki, że muszę skorzystać z łazienki. Co on zrobił? Zaprowadził mnie do łazienki. Mówiąc, że cię zaprowadził, masz na myśli, że nadal trzymał cię za kajdanki. Tak. I poszedłeś do łazienki. Zgadza się. Czy oddałeś mocz? Tak. Czy byłeś w stanie odpiąć sobie zamek, czy on cię w jakikolwiek sposób dotknął? Nie dotknął mnie w żaden sposób, nie próbował nawet patrzeć, po prostu mnie trzymał. Zatem innymi słowy, nie próbował zobaczyć, jak wygląda twój penis? Nie. Po tym, jak oddałeś mocz, czy myślałeś, że będziesz ofiarą, czy prosił o zaangażowanie w jakiekolwiek akty homoseksualne? Nie, w żadne. Okej, zatem teraz wychodzicie z łazienki, co się dzieje potem? Okej, idziemy z powrotem do sypialni. Tak, to był znów jakby inny facet. Rozmawialiśmy o tym, że traci swoją pracę, jakby wracał do tej osoby, którą poznałem na początku. A potem w pewnym momencie zmienił się. Wiesz, na początku powiedział mi, że ludzie nie przejmują się nim. A ja próbowałem go pocieszyć, dając mu do zrozumienia, że jestem jego przyjacielem, że nie będę próbował od niego uciekać ani nic z tych rzeczy. Byłeś równy gość. Można tak powiedzieć, ponieważ nie miałem żadnej kontroli nad sytuacją, byłem tylko sam nie wiem. I to działo się w nocy, przez długi okres czasu. Tak, tak mi przynajmniej się wydawało. Nie wiem, ale zostałem tam tak długo, więc musiało to tyle trwać. Zatem tak to wyglądało czasowo. I cały czas próbowałeś go uspokajać? Tak, w pewnych momentach tak. Jak często włączały mu się, a potem wyłączały te nastroje? Przepraszam, ale wtedy ciężko było to wyłapać. Biorąc tak pod uwagę całość, to co 30-20 minut? Coś koło tego. A potem przechodził w stan zupełnego milczenia, a ja nie odzywałem się nic, by go nie prowokować, czy powiedzieć coś niewłaściwego. Milczałem razem z nim. Zatem pozwoliłeś mu na bycie samemu ze sobą. Czy ten film był włączony przez cały czas? Jak długo? Był włączony przez sporą część czasu, ale kiedy się skończył, nie jestem w stanie określić. Czy nadal zdarzało mu się mantrować od czasu do czasu? Tak, jeszcze kilka razy. Kiedy oglądał film, czy zauważyłeś, kiedy wchodzi w te stany, o których powiedziałeś, że zaczynał fiksować na punkcie rzeczy, które działy się na ekranie? Co się konkretnie działo i jak często? Podczas trwania filmu być może co 15 czy 20 minut, a potem odwracał się do mnie, próbując mnie nakłonić do położenia obu dłoni za plecy.
Ja nie chciałem tego zrobić. Zaczynałem go przekonywać, że może mi zaufać, że nie musi tego robić i to go trochę uspokajało. Przez cały ten czas miał nóż? Zgadza się. Oglądał film i bardzo się w niego wciągał? Zgadza się. A ty nic nie zrobiłeś, po prostu siedziałeś tam. Siedziałem cicho. A potem on znów zaczął z tobą rozmawiać? Tak, coś w rodzaju, będziesz musiał to i tamto zrobić, a potem w pewnym momencie mi powiedział, że będę musiał go zabić, albo on mnie będzie musiał zabić. Czy ty albo on piliście coś wtedy? Nie. Zatem on nie wychodził po piwa? Nie, wyskoczyłbym z okna wtedy. Oczywiście, kiedy był zafiksowany, próbuję dobrać odpowiednie słowa, by były zrozumiałe. Czy on wtedy był pijany? Pił, ale o ile był pod wpływem, to nie był otumaniony ani nic podobnego. Ale wiesz, że niektórzy ludzie, gdy wypiją za dużo, to zmienia im się nastrój. Czy u niego to był właśnie ten rodzaj zmiany nastroju, czy jakiś inny? Nie, to była jakaś wewnętrzna zmiana nastroju, a nie taka pod wpływem alkoholu. Jaki to był rodzaj nastroju? To było jak wewnętrzny nastrój? Tak, to była zmiana osoby, nie zmiana pod wpływem alkoholu. I co myślałeś o tym gościu? Co chodziło ci po głowie na temat tego, kto siedzi naprzeciw ciebie? Kto zachowywał się w ten sposób? Dziwna osoba, ktoś bardzo zagubiony. I przychodzi czas, kiedy znów idziesz do toalety. Tak, bo on znów zaczął zachowywać się agresywnie, zatem zasugerowałem, że pójdę do toalety. Pozwolił mi tam zostać samemu, kiedy on stał przed drzwiami. I co się wtedy stało? A potem powiedziałem mu, cóż, myślałem i pytałem Boga, czy teraz mam to zrobić i po prostu wyskoczyć przez okno, ale kiedy wyszedłem, to zapytałem, czy mogę się jeszcze napić kolejnego piwa. Tak. A co on zrobił? Podczas gdy mnie prowadził, sięgnął ręką po piwo. Czy nadal trzymał cię za kajdanki? Tak, a potem powiedział mi, ja powiedziałem mu, że chciałbym usiąść przy wejściu, bo tam jest klimatyzacja. Ja zamierzałem spróbować wyskoczyć przez okno lub wybiec przez drzwi, cokolwiek. A pokój z tyłu nie miał klimatyzacji, tylko ten przy wejściu. Zatem zasugerowałem, że możemy usiąść znów na kanapie. Odpiąłem guzik od mojej koszuli, bo poczuł się bardziej swobodnie, a potem po prostu siadłem na kanapie. On zaczął wychodzić z siebie. Wychodzić z siebie, tak. On wydawał się w ogóle nie zwracać już na mnie uwagi. Tak jakby był nieobecny. Tak, zaczął znów mantrować i po prostu siedzieć tam, a ja potem z jakiegoś powodu powiedziałem mu, że muszę pójść znowu do toalety, a on nie poszedł już za mną, zatem podniosłem się, wstałem, uderzyłem go i wybiegłem na zewnątrz. Więc uderzyłeś go? Tak. Czy zostawiłeś tam jakieś swoje rzeczy? Tak, swoją torbę na samym końcu kanapy. Siedziałem dokładnie w tym samym miejscu, co na początku. Zatem, kiedy wstałeś, on puścił kajdanki, by pozwolić ci znów pójść do toalety. On nawet nie, jakby chciał zostać tam, a ja zamierzałem ruszyć w kierunku okna. Wtedy on nawet nie trzymał kajdanek, tak jakby mnie tam nie było. I kiedy to dostrzegłeś, co zrobiłeś? Po prostu wykorzystałem okazję. Powiedziałem sobie, przynajmniej umrę próbując, nie chcę tak po prostu siedzieć. Zatem co zrobiłeś, synu? Uderzyłem go i pobiegłem w kierunku drzwi, a on zjawił się tuż obok, próbując mnie złapać i wciągnąć z powrotem. I co się stało? A potem udało mu się wydostać na zewnątrz. Zatem on nie był w stanie wciągnąć cię z powrotem, nie, ale próbował, tak, próbował. Kiedy opuściłeś jego mieszkanie, udało ci się od niego uciec. Zamierzam zapytać cię ponownie, jakie wrażenie zrobiło na tobie postępowanie Jeffrey'a Dahmera, uwzględniając jego czyny, sposób bycia, ekspresję i sposób rozmowy, który zaobserwowałeś, powiedz w kilku słowach. Tak, jak powiedziałem policjantowi, że to jakiś świr, szalony facet, który próbował mnie skrzywdzić. Tak. Zatem wybiegłeś z budynku? Tak. Czy wezwałeś jakąś pomoc? Tak. Wydział policji Milwaukee? Zgadza się. Czy oni wrócili z tobą do tego mieszkania? Tak. Czy ty wszedłeś do tego mieszkania z oficerami policji Milwaukee? Tak. A potem on został aresztowany? Tak. Kilka godzin później złożyłeś zeznanie na policję w Milwaukee. Tak, powiedzmy, że kilka godzin później, tak. Panie Edwards,
Razem ze swoim adwokatem przybyłeś do Wisconsin złożyć zeznania. Zgadza się. I pomijając koszty wydatków, nie zostało ci zapłacone za nic więcej. Nie, czy to prawda? Tak, to prawda. Dziękuję, panie Edwards. Dziękuję. Panie McCann, jak długo zajmie przesłuchanie krzyżowe tego świadka? Przynajmniej pół godziny, wysoki sądzie. Okej, w takim wypadku myślę, że zrobimy teraz przerwę około 15 minut. Wystarczająco.